Stacho mi ucieknie. Dobra, jesteśmy na konteru, Stacho nam ucieka, ale chyba go dogonimy, patrz. Idzie, patrz, ucieka, nie ma tak. Chłopaki tutaj grają, jak widzicie, jest pewna obsuwa ze względu na to, że nie było prądu. Stacho, nie uciekaj. Mamy dla ciebie parę pytań. Widzieliśmy, że się kręcisz, jak oceniasz mecze. Jaki mecz? Na przykład, no nie wiem, US Soldiers z Delta. No, to był bardzo ciekawy mecz. Ogólnie niespodziewany wynik, ale z jednej strony niespodziewany, z drugiej... O, tak no, można było się domyślać. No. Tak, można było się domyślać. My też obserwowaliśmy mecz, było naprawdę ciekawie. No. Nie wiem, obserwowałeś inne, bo tak trochę... Nie, jedynie co, to robię piękne zdjęcia graczom i to wszystko. No, mam nadzieję. No, oczywiście. A tylko graczom? Nie tylko graczom, wam też. No, myślałem, że tego już nie powiesz. Dobra, to my idziemy dalej. Znowu przechodzimy tędy. Mini turniej w Counter-Strike'a, jak widzicie, 2x2, cieszy się dużym uznaniem. Praktycznie co, przejdziemy tutaj, wszędzie są gracze. Wczoraj było wręczenie nagród, dzisiaj pewnie też będzie wręczenie nagród. Mamy z tego materiał. Tutaj mamy Black Opsa. Niestety nie udało nam się ogarnąć admina Black Opsa, nie wiemy za bardzo, jakie są wyniki meczów. Tutaj mamy Modern Warfare. Już w tej chwili wiemy, że w półfinałach mamy CNFO. Zaraz sprawdzimy dalsze wyniki. Na bieżąco monitorujemy. No i standardowo jeszcze musimy wspomnieć Wii Boxing, a także wszystkie inne gry związane z Wii, dostępne u nas na dwóch standach, czterech standach. No i to by było drugie wejście. Do usłyszenia w całym reportażu. Zobaczcie, co działo się drugiego dnia na EGP. No i okej, mamy teraz jeszcze wyniki prosto z Modern Warfare. Rozgrywki właśnie się zakończyły. Wygrała ekipa CFO. Serdecznie gratulujemy. Większość wyników, szczegółowe wyniki ukażemy wam na gieromania.pl, bo jak wiecie, jeszcze tutaj parę rozgrywek trwa. Niestety nie zostajemy do końca. A teraz zapraszam na materiał od chłopaków z honoru.pl z Tekena 6. No, zamienić parę słów ze zwycięzcą naszego turnieju, Tekena 6. Z żeliwną pięścią. Chodź tu. No dobra, no jak się czujesz wygrywając swój pierwszy, jakbyś nie patrzył taki poważny, no w ogóle pierwszy turniej, prawda? No i no, w sumie niezłego kalibru, bo dobrzy gracze się, prawda, zebrali na nim. No, czuję się nieźle, tym bardziej, że miałem sporą przerwę, jeśli chodzi o granie offline'owe. Gram w zasadzie tylko online i casualowo sobie pykam z kumplami offline, także cieszę się, że wygrałem. Cieszę się. Jak ze sparing partnerami w twojej miejscowości? A bardzo dobrze, nie narzekam. Wszystkie gwiazdy praktycznie z czasów... Były gwiazdy. Tak, były gwiazdy, tak. Icek, Master i tak dalej. Także gramy sobie, jest fajnie. No i jak się zapatrujesz na kwestie online, prawda? No, teraz masz bezpośrednie porównanie z turniejami online i offline, prawda? Jako że brałeś udział w tego i tego typu imprezach. No, turniej offline'owy jest o tyle lepszym rozwiązaniem, że jest organizator, który czuwa nad tym cały czas i nie ma żadnych wałków, które wychodziły i były w turniejach online'owych, także turnieje offline'owe są wiele fajniejsze. No i nie ma to jak czuć przeciwnika siedzącego obok siebie. To jest po prostu niepowtarzalne uczucie. A co możesz powiedzieć o swoich przeciwnikach w tym turnieju? No, który sprawił ci najwięcej problemów? Najwięcej problemów sprawił mi zdecydowanie finalista. Gon, tak? Z którą grałem w finale, Gon, tak jest. No Gon miał ciężką przeprawę, niejednokrotnie z Niedźwiedziem, też w przeszłości, że tak powiem. No dlatego się zdecydował zmienić postać, prawda, na nieco bardziej... Musi się jeszcze ograć. No musi się ograć, no już nie pamiętam widocznie, jak się gra przeciwko tej postaci. Dobra, zamienimy może kilka słów z drugim miejscem. Gon. Co się stało, Gon? Co się stało? No kuma się stała, totalne nieprzygotowanie. Ogólnie też już gram tak powiedzmy rekreacyjnie, więc brakuje formy. No a Mirek jak widać bardzo dobrze wiedział, gdzie karać, gdzie się schylać. Nie miałem za dużo do powiedzenia. No cóż, no dalej wybrałeś Dragunowa i Lee, tak? No chyba im nie poświęcałeś tyle czasu co Kangurowi, nie?
No w sumie Lino grałeś kiedyś, prawda? Grałeś kiedyś, no ale mimo wszystko w tej części nie poświęcałeś chyba dużo uwagi, nie? No niestety nie, głównie z takiej przyczyny, że gram na Xboxie i Xboxowy pad nie pozwala mi grać ni tak, jakbym chciałbym grać. No ale przesiadka na PS3-kowy pad jaka była? Taka w miarę płynna? No płynna, większość czasu swojego... No Tekenie, które przegrałem, grałem na padzie akurat z PS2-ki także. To jest jak jazda na rowerze. No, no tego się nie zapomina, prawda? No tutaj widocznie pan z trzecie miejsce, pan Kurek bardzo chce wystąpić przed kamerami, także zapraszamy. Panie! Panie Kurek, chodź to tu pan. Nie, no niestety musi być bardzo zmęczony, tak, po tej całej wyczerpującej imprezie, po non-stop krzykach ludzi tam grających, czy małpiatkach, przepraszam, grających w tego CS-a i tak dalej. No, to by było na tyle. No to chodź, idziemy. Chodź, idziemy. EPG kończy się już dla nas. Było fajnie. Dziękujemy chłopakom, wszystkim chłopakom tutaj, głównym organizatorom, wszystkim tym, z którymi mogliśmy się spotkać, za to, że udostępnili nam tak tutaj zwiedzanie całej tej imprezy. Mam nadzieję, że oglądaliście wszystkie nasze produkcje, a jak nie, no to zachęcam. Jeszcze raz wielkie dzięki. Na pewno będziemy za rok, o ile taka impreza się odbędzie. Mamy nadzieję, trzymamy kciuki. Więc do usłyszenia. Dzięki wielkie. Na razie.